dobrze, albo może już było wcześniej. Zależy jak na to spojrzeć, no i jakie były sugestie. Wszyscy jesteśmy małymi dziećmi, mimo że jesteśmy trochę więksi. Chcieliśmy tylko, żeby świat był piękny, w międzyczasie gubiąc mleczne zęby. To, skoro mnie pojebało do reszty i to jest pewniak, więc yo, whistle to drewniak i nie spodziewa się, że to się zmienia. To co, trochę zależy od punktu siedzenia i do widzenia. Niech moc będzie z tobą i wypierdalaj do Skywalkera. Jestem bardzo zmęczony i chyba przybiegłem do tego stanu. Pewnie dlatego nie mam żony i daleko idących planów. Mam 34 lata, a przed chwilą miałem 20. Siedzieliśmy w rapach, inni ładowali teścia. Jak miałem 33, skronie wyjebało mi na siwo. Stres, że piłuję kły, ludzie i tak tego nie widzą. Jestem za bardzo szczery, pewnie dlatego nie mam friendów. Tego nie lubią rapery, czyli krytyki swoich pierdów. Tyś jest inny pedał co sezon, whistle jest whistle, typy to wiedzą. Szery za szery, lajki za lajki, nie będą homo, liżą se fajki. Jak udostępniłem, to możesz być pewien, że kartuję numer na chacie. A nie pierdolenie, że to wspólna scena i jeszcze coś na tym zyskacie. Mam tak dobrą energię, jak wychodzę na dwór, to dzieci płaczą. Roślinność umiera, zwierzęta się boją, a jogurt traci ważność. Wjeżdżam jak covid w emerytów, nie brakuje mi samozachwytu. Pewnie dlatego, że jak byłem mały, to wjebałem tysiąc narcyzów. Lubię te kwiaty, kocham kwiatuszki, tak naprawdę nie skrzywdziłbym łóżki. Uwielbiam sarny, żółwie rekiny, marihuanę i po niej rozkminy. Po niej rozkminy, gdzie my gonimy? Chcę pograć w piłkę, chcę jeszcze chwilkę. Wszystko będzie dobrze, albo może już było wcześniej. Zależy jak na to spojrzeć, no i jakie były sugestie. Wszyscy jesteśmy małymi dziećmi, mimo że jesteśmy trochę więksi. Chcieliśmy tylko, żeby świat był piękny, w międzyczasie gnus mleczne zęby. Co? Skoro mnie pojebało do reszty i to jest pewniak, więc yo, whistle to drewniak i nie spodziewa się, że to się zmienia. To co? Trochę zależy od punktu siedzenia i do widzenia. Niech moc będzie z tobą i wypierdalaj do Skywalkera. Świat zaczął się wielkim wybuchem, ja myślę jednak, że to była E4. Gambit królowej uderzył tak mocno jak za dzieciaka partyjka o wujka. Stój tak posłuchaj, ja będę się pultał właśnie do tego całego świata. Chyba, że jeszcze cię nie zabrało i nie jest ważniejszy awatar. Chuj nas obchodzi, co jesz na śniadanie i jak wygląda twoje kochanie. Chuj nas obchodzi, co jesz na obiad, serio myślisz, że to ktoś ogląda. Chuj nas obchodzi, co jesz na kolację, chyba, że jednak nie miałem racji. I doglądasz swojego ziombla głąba, bardzo ciekawe co na obiad wciąga. Hipokryta, bo wrzuca do neta jak pierdzi do mikrofonu. Każdy z nas jest hipokrytą, tylko nie mów nikomu. Egoistą i nie ma czegoś takiego jak obiektywizm. Każdy swoją percepcją sobie rzeczywistość krzywi. Alarm, lubię tak nagrać, lubię być mnichem i rapy ogarniać. Mógłbym rapować tak sobie do rańca, popijając kotem grzańca. Farciarz, czerwona lampka, myślisz, że jednak jakoś przez to przejdziesz. Nie spodziewałeś się, że na koniec dojedzie cię sam Darth Vader. Może być trudno. Wszystko będzie dobrze, albo może już było wcześniej. Zależy jak na to spojrzeć, no i jakie były sugestie. Wszyscy jesteśmy małymi dziećmi, mimo że jesteśmy trochę więksi. Chcieliśmy tylko, żeby świat był piękny, w międzyczasie gnus mleczne zęby. Co? Skoro mnie pojebało do reszty i to jest pewniak, więc yo, whistle to drewniak i nie spodziewa się, że to się zmienia. To co? Trochę zależy od punktu siedzenia i do widzenia. Niech moc będzie z tobą i wypierdalaj do Skywalkera. Mała bawi się jak Queen, a co do tonie. A może grać mój sport, a może coś ma. On tego nam nie powiedział.